Cześć, z tej strony Marcin. Witam Was na kanale firmy Dospel. Jak wiecie, nasze centrale wentylacyjne chodzą długimi latami i są bezawaryjne. Natomiast opowiem Wam o problemie, jaki może wystąpić przy ich użytkowaniu. Najczęstszym powodem zatrzymania pracy centrali jest przepalony bezpiecznik. Pokażemy Wam, gdzie bezpieczniki są umiejscowione, jak je sprawdzić i sprawdzić przede wszystkim co. Lecimy. Temat zostanie omówiony na centrali Optimal. Później pokażemy Państwu, jak to wygląda w innych centralach. Na początek zajmiemy się bezpiecznikiem głównym zasilania, który umiejscowiony jest w tym oto miejscu. Bezpiecznik odpowiedzialny jest za dojście napięcia do urządzenia, czyli powinniśmy sobie wysunąć szufladkę, w której umiejscowiony jest ten oto bezpiecznik, wyciągnąć go, sprawdzić, ewentualnie wymienić na nieprzepalony. Zamykamy szufladkę, bezpiecznik mamy wymieniony i sprawdzony. Tutaj widzicie Państwo bezpiecznik odpowiedzialny za pracę silników, jeden z dwóch, który umiejscowiony jest pod klapą urządzenia. Wsuwamy go do gniazda, dociskamy, zakręcamy i mamy bezpiecznik wymieniony. Te oto gniazda, pierwsze i drugie, są z ukrytym dostępem pod klapą frontową. W temacie wysunięcia bezpieczników analogicznie wystarczy go przekręcić w lewą stronę, delikatnie dociskając i bezpiecznik wyskoczy nam na sprężynie. Po sprawdzeniu, gdzie bezpieczniki są umiejscowione w centrali Optimal, sprawdźmy, jak to wygląda w innych centralach. A teraz sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w centrali Spartan. W tym oto miejscu mamy umiejscowione bezpieczniki. Kolejną centralą jest Browser. W browserze mamy bezpieczniki w tym oto miejscu, umiejscowione pod klapą frontową. Co mamy kolejne? Kolejna jest Selena. Spójrzmy na naszego giganta. Tutaj mamy w tym miejscu umiejscowione bezpieczniki na skrzynce elektrycznej. O! Jak widzicie, wszystko to, co może nas spotkać, to błahostka. A rozwiązanie tej błahostki zajmuje dosłownie chwilę. Cieszę się, że mogłem Wam pomóc. Dzięki, do zobaczenia, hej! Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pamiętajcie, przedłużamy gwarancję na wszystkie nowo zakupione rekuperatory do 8 lat. 8 lat pełnej gwarancji. Teraz to już wszystko. Dzięki, cześć.